Pani burmistrz, ulica Moniuszki wyremontowana. Zostało, można powiedzieć, to nieszczęsne skrzyżowanie, które przez wielu mieszkańców zostało określone, że wołało pomstę do nieba. Zostały wycięte lipy. Widoczność się poprawiła, jednak stan nawierzchni ciągle budził kontrowersje i dalej budzi. Czy będzie jeszcze budził? Mamy nadzieję, że nie. Trwały już tam od dłuższego czasu rozmowy z Zarządem Dróg Wojewódzkich i z Zarządem Dróg Powiatowych w Rybniku, bo to jest podmiot, który zajmuje się opieką i utrzymaniem tego właśnie odcinka drogi 425. Mieliśmy przyobiecanie, że rzeczywiście tam dojdzie do remontu takiego, remontu tej nawierzchni, bo nie może tak z wymianą kompletnej podbudowy i ze zmianą jak gdyby rozwiązania komunikacyjnego. I myślę, że to się wszystko zakończy pozytywnie już lada moment, bo jest przyobiecanie pana dyrektora Simona, że do tego remontu przystąpi. Ma środki zabezpieczone na ten cel, będzie tam ten fragment sfrezowany, odpowiednie warstwy asfaltu położone, także wyremontowana ta zatoczka, która też jest no, bardzo nieciekawa i doprowadzony ten fragment jezdni do porządku, no, skrzyżowania Rudzka-Moniuszki. To jest ten rok, czy to już będzie bardziej rok przyszły? Nie, to jest ten rok i to już lada moment się powinno zacząć dziać, póki jeszcze warunki pogodowe no, są takie, że o ułożeniu asfaltu w jakimś sensownym czasie można mówić. Pani burmistrz, czy gmina jakoś będzie partycypowała w tych kosztach, czy nie? Z tych ustaleń, które mamy, to wyremontowanie tej zatoczki, tego środku, tego placka takiego, to należy do gminy.